Pokrywka od żurka już zjedzona. Powoli wcinam zawartość tej miseczki chlebowej. Smakuje, smakuje. Człowiek głodny zje wszystko, także. A tutaj miseczka pomidorowej. Nic, zabieramy się dalej za chlebek żurkowy. No, żurek w chlebie. Czyli jakie masz danie? U mnie pstrąg z pieca. To chyba pirania, zobacz jakie zęby ma. Dobra. Wygląda dosyć ciekawie. Masz tu sakwę, tak? Mhm. Nic, restauracja uchytniego. Sakwa wydziewana szpinakiem, serem, fetą. I jak ucieczka. Restauracja u Petiego. Czas na wielkie żarcie. Żurek już padł, pomidorówka padła. Wszystko bardzo dobre. Wszystko jak na razie bardzo dobre. Oczywiście w Karpaczu. Połowa pstrąga z pieca zaliczona. Mięsko białe, czyli prawdopodobnie pstrąg, jeszcze godzinę temu pławił się w wodzie. No może wczoraj. A sakwa drobiowa też idzie. Wczoraj chodziło. Także u Pepiego nie. Proszę? U Petiego nie. Tak, to zapomniałem. U Petiego w Karpaczu. Nic. Zabieram się do drugiej części pstrąga z pieca, a potem popijemy Heinekenkiem. 20 czerwca 2014 roku. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia na gościnnych występach w Karpaczu u Petiego. Pstrąg z pieca u Petiego zaliczony w Karpaczu oczywiście. Tam żona delektuje się sakwą z kurczaka. Ale resztka sakwy i frytki plus surówki. Niewiele wymyślę. Pozostał mi Heineken. No szkoda, że tak człowiek szybko je. Chociaż jak smakuje, to i się szybko zje. Oto naoczny dowód zjedzonego pstrąga z pieca. Mięsko naprawdę delikatne, białe. On nawet mucha się przekonała. Podobny. W lądku był trochę inny. Tam był smażony, no tu już głęboki, z dużą panierą. Pamiętasz, zmieniała? Tak, w lądku był bardziej, więcej panierki, więcej tłuszczu. Tutaj jest taki bardziej wegetariański. Dobra, starczy już reklamy knajpki u Petiego. Oczywiście mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, 20 czerwiec 2014. Kiedy będę w Karpaczu? Nie wiem, chyba że małżonka mnie wyciągnie, to zobaczymy. Dobra, koniec na dzisiaj bajeczek restauracyjnych.